Tato, proszę. To szansa dla zespołu. Jak nie pojadę, umrę. Nie przesadzaj. Kulochi, choć raz w życiu bądź człowiekiem. Dzieci znalazły zdrowe, kreatywne hobby. Nie podcinaj im skrzydeł. Podpisz tylko zaświadczenie dla Gandhi, że zabierasz nas na 6-dniową wycieczkę i bierzesz odpowiedzialność. Twoja córka czeka na odpowiedź. Choć raz wykaż się wrażliwością. Dobra. Nie jestem taki nieugięty. Pojedziesz na wycieczkę, ale nie na turnę. Nie, tato. Turnę albo nic. W takim razie zostajesz. To moje ostatnie słowo. Moja kamera? Jakim cudem? Roko, to co zrobiłeś było bardzo miłe. A ty jako człowiek jesteś jeszcze milszy. Zastawiłeś kamerę, a wiem, że jest dla ciebie strasznie ważna. W dowód przyjaźni pomogłam ci ją odzyskać. Przyjmij ją jako prezent za wszystkie miłe rzeczy, które dla mnie zrobiłeś. Całuję, Victoria. Con mucho cariño, Victoria. Idę. Reszta pewnie już czeka. Tak. Uda wam się pojechać na turnę tak, żeby szkoła się nie dowiedziała? Wymyślmy coś. Muszę lecieć. A co z tobą? Nie spakowałaś się jeszcze? Później. Próbuję wejść do tego komputera, ale nie rozgryzłam hasła. Spoko, dam radę. Szybciej, bo wyjadą bez ciebie. Jasne. Będę tęsknić. Baw się dobrze. Ty też. Pospiesz się. Na razie. Nie pojadę, dopóki się nie dowiem, co jest w tym komputerze. Muszę znaleźć mojego opiekuna. Moje szczęśliwe gadki? Fanki będą rozczarowane. Chyba zwariowałem. To niemożliwe. Co jest? Od wczoraj dziwnie się zachowujesz. Coś się stało? Nic. Po prostu bardzo się martwię. Powiedziałem Agustinie, że nie jadę na wycieczkę. Jak jej tata mnie gdzieś przyłapie. On ma 2 metry. Po koncercie zamierzasz wrócić do szkoły? Daj spokój. Wszyscy jedziemy na plażę. Jestem chory. Spakuję się. Pewnie czekają już na mnie na dole. Jasne. O nie. To jej ojca. Serio? Napisz do niej list pożegnalny. Potrzebujesz wakacji. Musisz odpocząć. Wymyśl coś.
Gotowi? Idziemy. To ucieczka. Mia ma rację. W każdej chwili mogą nas złapać. Spoko. Moja mama rozmawiała z Pascualem i powiedziała mu, że jedziemy z nią. Serio? Ale mój tata tego nie podpisał. Boję się. Tournée jest tego warte. Idziemy. Alma Rey przekonała swojego tatę. Chodźmy już. Wielkie dzięki. Dziękuję. Bo samolot nam ucieknie. Dokąd to? Chodźmy już. Chcieliście mnie zostawić? W lewo, zwrot. Co jest? Myślisz, że jak jesteś przeziębiona, możesz robić, co chcesz? A ty masz kaca? Po co te okulary? W szeregu z biurka. Bardzo was proszę, nie słyszeliście? Do autokaru. Profesorze, przypominam, że dziewczyny nie mogą wchodzić do pokoi chłopców, a chłopcy do dziewcząt. Cisza nocna nie później niż o 9:30. Nie ma tam telewizji, więc nie będziecie długo siedzieć. Żadnych strojów topless, plaż nudystów i alkoholu. Wszyscy, którzy spóźnią się na kolację, zostaną ukarani. Jak? Nie będą jeść. Co? Wsiadajcie. Trzymajcie się. Pozostała szóstka nie jedzie? Po co panu oni? Ta grupa wystarczy. Niech się pan cieszy. Tamta szóstka to potwory. Ja tak nie uważam. Życzę udanej wycieczki. Proszę się nie zjarać na frytkę i nie przejmować brzuszkiem. Pili, nie pokazuj więcej niż powinnaś. Tato, Pili, por favor. Proszę. Żegnaj, kochanie. Co z tobą, Luchan? Przepraszam, próbowałam wsiąść. Jedziemy. Już dobrze. Ostatnia rewizja. Telefony komórkowe są zakazane. Oddajcie mi je. Nie ma mowy. Pili, twoja komórka. Telefony są zakazane. Celino, komórka. Nie mam. Witaj, Kuloci. Jak się masz, kochanie? Dokąd idziesz tak wcześnie? Do szkoły. Zaproponuję mi, żeby pojechała z klasą na plażę. Już nie musisz. Widziałaś się z nią? Tak. Odwiozłam ją na lotnisko. Pojechała na wycieczkę? Nie potrzebowała mojej zgody? Chodzi o to, że nie pojechała na plażę, tylko na tournée. Żartujesz. Takie żarty o poranku nie są zabawne.